Jak rozsądek wpływa na nasze relacje z innymi? Dowiedzmy się, jak budować zdrowe i pełne empatii relacje, oparte na wysokich wibracjach i pozytywnym myśleniu. Relacje międzyludzkie są jednym z najważniejszych aspektów naszego życia. To właśnie dzięki nim czujemy się spełnieni, szczęśliwi i akceptowani. Jednakże, nie zawsze jest łatwo utrzymać zdrowe i pełne empatii relacje. Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest rozsądek, umiejętność racjonalnego myślenia i podejmowania przemyślanych decyzji. Rozsądek pozwala nam na podejście do relacji z innymi w sposób zrównoważony i obiektywny. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zrozumieć, że każda osoba ma swoje potrzeby, pragnienia i oczekiwania. To z kolei pozwala nam na budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Empatia jest kolejnym kluczowym elementem w budowaniu zdrowych relacji. To umiejętność wczuwania się w sytuację innej osoby, rozumienia jej emocji i perspektywy. Empatia pozwala nam na lepsze zrozumienie naszych bliskich i budowanie głębszych, bardziej znaczących relacji. Wysokie wibracje i pozytywne myślenie również odgrywają ważną rolę w naszych relacjach. Kiedy podchodzimy do życia z pozytywnym nastawieniem, przyciągamy do siebie ludzi o podobnej energii. Wysokie wibracje pozwalają nam na budowanie relacji opartych na radości, szczęściu i wzajemnym wsparciu. Aby budować zdrowe i pełne empatii relacje, ważne jest również, aby pracować nad sobą. Rozwój osobisty pozwala nam na lepsze zrozumienie siebie i swoich potrzeb, co przekłada się na lepsze relacje z innymi. Regularna praca nad sobą pozwala nam na bycie bardziej świadomymi i odpowiedzialnymi w naszych relacjach. Podsumowując, rozsądek, empatia, wysokie wibracje i pozytywne myślenie są kluczowymi elementami w budowaniu zdrowych i pełnych empatii relacji. Pamiętajmy, że każda relacja wymaga pracy i zaangażowania, ale dzięki tym elementom jesteśmy w stanie budować relacje, które przynoszą nam radość i spełnienie.